Witam w kolejnym odcinku Laboratorium Korona Wiedzy. Dzisiaj będzie tajemniczo. Bierzemy folię aluminiową. Kładziemy na stół. Pamiętajmy, że stroną nie tą świecącą, tylko matową na wierzchu. Wlewamy do miski wody. Zanurzamy kartkę jedną, tak żeby była cała zamoczona. Wyciągamy, kładziemy na folię aluminiową. Bierzemy suchą kartkę drugą i kładziemy dokładnie na pierwszą kartkę. Delikatnie możemy rozprostować. Następnie bierzemy ołówek i piszemy jakieś słowa. Napiszemy. Ściągamy kartkę, ta nam nie będzie już potrzebna. Zwróćcie uwagę. Napis jest jeszcze widoczny na drugiej kartce. Ściągamy kartkę. Możemy ją odłożyć i poczekać, aż wyschnie, ale możemy przyspieszyć ten proces. Nie widać naszego napisu. Co zrobić, żeby odczytać ukrytą wiadomość? Wysuszoną kartkę wkładamy do wody z powrotem. Świeczka musi być biała i piszemy wiadomość. Czy coś widać? Bierzemy kredkę i zamalowujemy nasz napis. Zobaczymy, co tutaj zostało zaszyfrowane. Włączymy patyczek w cytrynie. I piszemy tekst. Nasz tekst jest jeszcze trochę widoczny, bo jest mokry. Możemy kartkę wysuszyć w ten sposób lub pomóc sobie suszarką.
Napis musi być dobrze wysuszony. Teraz bierzemy świeczkę i spróbujemy odczytać nasz tekst. Delikatnie. Tak, żebyśmy nie spalili kartki. Podgrzewamy kartkę i patrzymy, co się dzieje.